Dzień dobry, kochani. Witajcie w nowym dniu Vlogmasu. My dzisiaj z pozycji łóżka. Co prawda już wstałam, żeby wypuścić pieski. Wstawiłam sobie pranie. Włączyłam Antosiowi bajeczki, ale stwierdziłam, że poleżymy sobie jeszcze z malutkim, skoro Antoś nie chce. Ale zaraz chyba jednak wstajemy, bo mały też tu nie chce już leżeć za bardzo. Także wstajemy zrobić śniadanie i teoretycznie mamy dzisiaj w końcu na te zakupy, żebym sobie mogła kupić kurtkę, bo przy planach mojego męża zostałam w czarnej, serio. Miał mieć dzisiaj wolne, okazało się, że idzie do pracy, więc no jestem bez kurtki. Co prawda na dworze jest pięknie, biało, ale nie ma śniegu, tylko mrozik. No ale jednak ta kurtka by się przydała, także mam nadzieję, że uda się to dzisiaj ogarnąć. Tak więc zapraszamy Was na nowy dzień z nami. Zobaczcie. Dalej jest biało, ale wychodzi już pomalutku słoneczko. Także zobaczymy, co nam ta pogoda przyniesie. No i Antoś dziś postanowił zrobić sobie herbatkę. Już tutaj sobie kliknął. Stawimy mu na więcej. I robimy herbatkę. I śniadanka mamy już naszykowane. Dzisiaj paróweczki z ogórkiem, pomidorkiem i mozzarellą. Antoś ma tu jeszcze z sosem, tam ma herbatkę, także jemy, tak? Wyobraźcie sobie, że Antosiowi się totalnie nie podoba, że pali się tutaj ta świeca i za każdym razem mi ją gasi. Na szczęście ona się tutaj bardzo ładnie wypala, więc no mam nadzieję, że nic tutaj po bokach nie zostanie. A ja biorę się za rozwieszenie prania, idę się ogarnąć i idziemy. Zobaczcie, jak u nas jest bielutko. Powiem Wam, że jest fajnie, co prawda mroźno, ale da się wytrzymać. Idziemy właśnie do domu, zrobiliśmy sobie też dość długi spacerek. Także podejrzewam, że dzieciaki pójdą, Antek, pójdą za chwilę też do spania. Dzieciaki przed chwilą poszły na drzemkę, ja idę teraz zrobić obiad, muszę jeszcze ogarnąć troszkę kuchnię. Wyciągnąć drugie pranie, wstawić następne i mam, słuchajcie, nadzieję, że pojedziemy dzisiaj na te zakupy, bo byłam dzisiaj z dzieciakami na spacerze, to tak zmarzłam, że powiedziałam, że jak nie będę miała teraz kurtki zimowej, to po prostu nigdzie nie pójdę. Zastanawiam się jeszcze nad wyciągnięciem tych długich monbootsów z tamtego roku, bo tak mi nogi zmarzły, pomimo że miałam trapery zimowe, teoretycznie zimowe, to zmarzłam jak nie wiem co, także no jest nie za ciekawie. Jest godzina 20 po czwartej, mój mąż będzie dopiero za godzinę, sklepy są do 17, ten sklep, który chcę, jest do 19, ale nie wiem, czy zdążymy, także no ja nie mam pojęcia, po prostu nie mam pojęcia, jak my to zrobimy, ale musimy jechać, bo inaczej będzie totalna lipa, a nie chcę się rozchorować na święta, bo trochę nie wypada, żeby przyjechali do nas goście, bo mamy w tym roku teściów na święta i żeby oni siedzieli w domu, a ja leżała chora w łóżku. No nie, tego sobie tak nie wyobrażam, także mam nadzieję, że dzisiaj się to uda, a teraz idę robić obiad. Dowiedziałam się właśnie, że na zakupy pojedziemy jutro, nie dzisiaj, także na spokojnie mogę sobie zrobić teraz wszystko to, co na dzisiaj zaplanowałam. No i odpoczywać, bo powiem Wam, że po tym spacerze zrobiliśmy ponad 4 km, więc sporo, plus do tego wymarzłam, więc najchętniej położyłabym się do spania, ale wiem, że nie mogę, chociaż zauważyłam ostatnio, że wyglądam nie za dobrze, no ale mam nadzieję, że jakoś damy radę.
Także idę robić obiadek. No i może włączę sobie jakiś film, troszkę poleżę, odpocznę. Może zrobię sobie jeszcze kawę i zobaczymy. A jak na razie spadam. Chciałabym Wam w ogóle powiedzieć kilka słów na temat zapachu peanut butter, bo kiedyś zamówiłam sobie wosk, ale niestety nigdy on do mnie nie dotarł, z racji tego, że znajomego synek mi go po prostu zgryzł i taka jego historia, więc teraz mam pierwszą styczność z tym zapachem. Co mogę nie powiedzieć, że przede wszystkim kojarzy mi się on z moim rodzinnym domem, z tym jak moja mama robi na święta wypieki, czy też w tygodniu, to taki zapach unosi się po całym mieszkaniu. Taki właśnie słodki, przytulny, ciepły. Także tak właśnie kojarzą mi się święta. Jestem naprawdę mega zadowolona, że mam ten zapach, bo będąc tutaj po prostu przywołuję się wspomnieniami do mojego rodzinnego domu. Szkoda, że w tym roku nie będziemy na święta, no ale chociaż mam właśnie odnośnik świecy z tym zapachem, także też się z tego bardzo cieszę. Także jeśli ktoś będzie chciał jeszcze sobie zamówić właśnie taki fajny zapach na święta, no to osobiście polecam peanut butter. W ogóle chciałabym Wam pokazać mój spóźniony prezent mikołajkowy, a przedwczesny gwiazdkowy. I jest to ekspres do kawy, którego bardzo długo chciałam, ale nigdy jakoś nie było po drodze, żeby go kupić aż do teraz. A wyszło to dlatego, że mój mąż do mnie zadzwonił z jakimś tam pytaniem i oczywiście ja wyskoczyłam, ja chcę ekspres. Na początku było hasło, nie, żaden ekspres, tylko ty pijesz kawę w domu. Ja mówię, no dobra, ale wysłałam, tak wiecie, a może. Link z konkretnym modelem. No i patrzę, a mąż przyjechał do domu z ekspresem do kawy, także bardzo się cieszę, bardzo dziękuję za prezent. Na początku trochę tam jeszcze ponarzekałam, jak to ja, ale koniec końcem jestem mega zadowolona, ja jestem kawoszem, nie lubię herbat, więc prezent dla mnie to jest jak najbardziej trafiony. Zupka nam się tutaj robi, więc dzieciaczki jak wstaną będą miały co jeść. Byłam jeszcze na szybko przed chwilą w sklepie i kupiłam troszkę słodyczy, także teraz Wam pokażę co. Kupiłam takie lizaczki czekoladowe i to jest cała paczka 10 sztuk, ale oczywiście Antoś już się dorwał, więc mam tutaj tylko jedno. Lindorki, które zostały już wysypane do tej dużej choinki. O, tu są te złote, te klasyczne. Kupiłam też takie Raffaello, bo słuchajcie, z takich większych nic innego nie ma, tylko właśnie to i tu jest 26 sztuk, 270 gram i kupiłam jeszcze takie pudełeczko z Ferrero, tam jest ich 8 sztuk, takie plastikowe. W ogóle powiem Wam, że się teraz wkurzyłam, bo spojrzałam na te moje nowe klapki z UGG, co sobie zamówiłam i zobaczyłam coś, co mi się nie spodobało. Patrzcie, dopiero co zaczęłam w nich chodzić 3 dni, a tutaj już się kożuszek wyciera i widać po prostu taki biały materiał. No, powiem Wam, że trochę słabo. Tak, ja jestem skarpetka, słuchajcie, bo po tym jak się wymarzłam, to nawet skarpetek nie ściągam, ale i przy jednym, i słuchajcie, przy drugim. Także, no, jak za taką kasę buty, no to nie ma dobrze. Jak myślicie? No i słuchajcie, jest 23:10, jak widzicie, ten mały królewicz jakoś nie chce iść do spania, Antoś zasnął. Oglądamy sobie film na Disneyu. No i tak próbujemy zasnąć, troszkę leżakując. Wywiesiliśmy też przed chwilą ostatnie pranie. No i wypadałoby się zbierać do spania, ale coś tu nam to ciężko idzie.